Siemaneczko, witam jak zawsze u wujeczka na garażu, tym razem w samochodzie. No cóż, krótki filmik bez zbędnego gadania. Kasowanie inspekcji BMW X3, X4, F25, F26, pewnie F15 i wszystkie te inne pochodne modele serii F. No i klasycznie wsiadamy sobie do samochodu, klikamy zapłon, żeby się nam pojawił. Jak widać, mamy tu jakiś przegląd w serwisie. Czekamy, aż nam te wszystkie kontrolki pogasną. Dobra, i teraz tak, mamy przycisk do kasowania przebiegu dziennego. Przytrzymujemy przycisk. No i pokazuje nam się, że tak powiem, możliwy reset. Czyli teraz tak, przytrzymujemy znowu. Czy wykonać reset? Znowu przytrzymujemy. Trwa kasowanie. Wiem, że tu jest jeszcze jakiś przegląd. Dobra, reset. Dobra, mamy tak, olej silnikowy za 4000. Ja dopiero olej sobie zmieniłem, więc znowu wciskamy przycisk kasowania dziennego, przytrzymujemy. Czy wykonać reset? Przyciskamy, przytrzymujemy. Trwa resetowanie. No i co? I tak naprawdę wszystkie inne przeglądy mamy wykasowane. Uruchamiamy samochód. Dla pewności jeszcze raz zgasimy zapłonik. No i elegancko przegląd wykasowany. No i co? Klasycznie robota u wujka jak zawsze zrobiona. Przeglądy pokasowane, resety porobione. Także rzucajcie łapy w górę, rzucajcie oczywiście suby, bo będzie tego więcej na kanale z różnych serii. No i tyle. Siemaneczko!